Ten prosty, początkowy cinematic miał za zadanie wprowadzić was w klimat Deep Dark, gdyż dzisiaj zaprezentuję wam nowy snapshot dla Minecrafta 1.19 o numerze 22W16A, który wprowadził nowe fragmenty płyty oraz samą nową płytę, która moim zdaniem pozwala wczuć się w wybitny klimat biomu Deep Dark. Jeśli chcielibyście jakoś nagrodzić mnie za te przeglądy, to łapeczka w górę będzie niesamowita. Poprzednio udało się wbić 13 tysięcy łapek, więc nieźle, chociaż fajnie jakby dziś było z 15 tysięcy łapek. Będę wam niesamowicie wdzięczny też za zasubskrybowanie kanału, jeśli tego oczywiście nie zrobiliście. Mój wielki kamień milowy w postaci 500 000 subskrypcji jest coraz bliżej, za co ślicznie wam dziękuję. Po obejrzeniu napiszcie w komentarzu swoją ocenę tego snapshota w skali od 1 do 10. To tyle słowem wstępu, zapraszam was wszystkich do oglądania. Alej, czyli zwycięzca zeszłorocznego głosowania, który wygryzł miedzianego golema, zyskał kilka przyjemnych poprawek. Po pierwsze, jego zdrowie zostało zwiększone z 10 do 20 punktów, czyli z 5 do 10 serduszek. Jego opóźnienie po rzuceniu przedmiotu uległo również poprawie z 5 do 3 sekund. Do tej pory mob miał irytująco niewielki zasięg podnoszenia przedmiotów, bo tylko 9 kratek. To też na szczęście uległo znacznej poprawie, bo aż do 32 kratek. Gdy Alej umrze, wyrzuci trzymany przedmiot, bo co ciekawe, wcześniej tego nie robił. Podczas wędrówki porusza się powoli, ale szybciej, gdy zbiera przedmioty i chce je rzucić graczowi albo przy notebloku. A także łuk rzucanych przedmiotów został zmieniony. Nowe obrazy zostały dodane, chociaż nie. Tak, to zawiłe. Pojawiły się 4 obrazy z wersji Bedrock Edition, ale nie da się ich zdobyć. Nie były używane na Bedrocku i też tak samo nie są używane tutaj. Da się je uzyskać dzięki datapakom. Obrazy przedstawiają ziemię, wiatr, ogień i wodę. Myślę, że coś z nimi jest planowane, bo inaczej po co dodawać coś, co jest kompletnie nieużytkowe? Pojawiły się nowe fragmenty płyty, czyli przedmiot, który aktualnie jest tak samo bez sensu jak odłamki echa, bo używa się go tylko do wytwarzania jednego przedmiotu i tak samo jak echo znaleźć możemy je w skrzynkach miast. Szansa na to wynosi 29,8% i możemy je mieć w ilości od 1 do 3 sztuk. Z 9 sztuk wytwarzamy nową płytę, która nazywa się 5 i jest autorstwa Samuela Abarga. Ma wiele wspólnego ze słynną płytą 11, gdyż tutaj też możemy głównie usłyszeć różne dźwięki. Pozwolę sobie puścić wam kilka fragmentów tej płyty i polecam wam zamknąć oczy i wsłuchać się w nią. Jeśli to was nie interesuje i chcecie przejść do analizy płyty, przesuńcie film do momentu widocznego na ekranie. Thank you.
tutaj mamy? Początkowo dźwięki, które mogą być czymś w rodzaju portalu, co świetnie pasowałoby do środkowej ramy, którą mamy w strukturze. Następnie słyszymy dźwięk zapalanego ognia oraz nietoperza, co sugeruje, że ktoś lub coś przeszło przez portal i pojawiło się w zwyczajnym świecie w jaskini. Następnie słychać maszerowanie wielu istot, skrzypiące dźwięki, jakąś bestię i zniekształcenie, które przychodzi w muzykę. Ta po chwili cichnie i słyszymy lawę, jakieś metaliczne dźwięki, czyjś kaszel, więcej metalicznych dźwięków, szybkie kroki i ponownie coś jakby portal. Końcówka jest jeszcze bardziej enigmatyczna, bo mamy następnie dudniące dźwięki, a także odgłos sugerujący wyrycie czegoś, może jakiegoś napisu bądź symbolu. Czyżby chodziło o łupek z wizerunkiem Wardena? Kolejno są różne dźwięki, trudne do zinterpretowania, aż na końcu słyszymy Skalk Sensor oraz najpewniej ryczącego Wardena. Przekonany jestem, że w tej płycie zawarta jest jakaś podpowiedź. Być może dotyczy ona teorii z portalem na środku miasta Deepdar, który będzie prowadził do może nowego wymiaru? Kto wie. Jak już jesteśmy w temacie muzyki, pojawiły się cztery nowe utwory: Ancestry, Eri, Firebugs oraz Labirynt. Posłuchajcie fragmentów tychże utworów i dajcie znać, co o nich sądzicie. Pojawił się nowy game rule, dzięki któremu możemy ustalić, czy na naszym świecie ma się spawnować Warden, czy też nie. Blok Froglight, czy jak kto woli Żabandol, może być przesuwany pistonem. Wcześniej te ulegały zniszczeniu. Dość rewolucyjna zmiana, gdyż teraz żaby mogą pojawić się na bloku trawy, błocie, korzeniach namorzynowych, błotnistych korzeniach i dywanie z mchu. Zazwyczaj takie rzeczy powodowały brak możliwości pojawiania się mobów, a tutaj wyjątkowo żaba może się na nich pojawić. Kolor wody na namorzynowym bagnie stał się bardziej bladozielony. Niektóre losowe zdarzenia są teraz bardziej przewidywalne i bywają mniej ekstremalne. Tyczy się to m.in. rozrzutu wyrzucanych przedmiotów z dispenserów i dropperów, a oprócz tego rozwalając np. skrzynkę, w której jest dużo przedmiotów, zasięg, w jakim rozsypią się przedmioty, będzie mniejszy, a także prędkość koni ze zrodzonych szkieletowych pułapek, losowa pozycja Blaze'a i losowa prędkość ich pocisków, losowa wartość obrażeń i prędkości strzał, losowy tor lotu fajerwerek wystrzelonych kuszami, a także czas połowu ryb. I to tyle na dziś. Moi drodzy, mam nadzieję, że sam przegląd wam się spodobał, tak samo jak i snapshot. Jeżeli chodzi o moją ocenę tego snapshota, to z czystym sumieniem daję mu 6,5 na 10. Uważam, że nowa płyta jest miłym dodatkiem, chociaż wciąż też mam wrażenie, że te fragmenty płyt są mimo wszystko dodane na siłę. Naturalnie rozumiem zamysł dodania tych fragmentów, bo chodzi o to, żeby odwiedzić dużą ilość skrzynek i zebrać te wszystkie fragmenty i połączyć je w całość. Jednak mimo wszystko mam wrażenie, że jest to przedmiot, który mimo wszystko jest zbędny. Nie jestem wielkim fanem dodawania jednego przedmiotu tylko i wyłącznie w jednym celu. Tak samo jak było to w przypadku odłamków echa, które wykorzystujemy tylko i wyłącznie do stworzenia kompasu odzyskania. Dzięki wam piękne za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!